myśli własny mur, a w głowie tańczy mi szaleństwo. Nie możesz jeść, że nie dosięgasz mnie. Ja możesz jeść. Niepewność zmienia się w nienawiść. Ja tobie jestem celem, lecz jadna nie istnieje. Nie dokoję ciśnienie, zatruwam siebie. Siema, z tej strony Biboż, witam na kanale Bush Brothers. To moja druga samotna nocka, od pierwszej już troszeczkę czasu minęło. Mogliście ją oglądać na naszym kanale. Podczas dzisiejszego wypadu chciałbym wam opowiedzieć troszeczkę o ogniu. O rozpalaniu ogniska, zdobywaniu rozpałki, wyborze miejsca na ognisko i temu podobne. Idealnie suche na rozpałkę. Lepiej zbierać z góry właśnie gałęzie, bo są suche. Wszystko, co ma kontakt z ziemią, jest wilgotniejsze po prostu. Także jak coś, to szukajcie suchych gałązek trochę wyżej. Szykuję rozpałkę na później, żeby było łatwiej mi rozpalić w hobostofie. Jak to często bywa na wyprawach, ogień jest naszym najlepszym kumplem. Dzięki niemu coś upichcimy, rozgrzejemy się, a gdy słonko już zajdzie, da nam światło i większe poczucie bezpieczeństwa. Przede wszystkim musimy wybrać miejsce na ognisko. Szukamy takiego miejsca, gdzie będziemy mieć łatwy dostęp do opału, żebyśmy nie musieli nie wiadomo gdzie chodzić po te drewno. Ja mam dzisiaj ułatwione zadanie, ponieważ będę gotował w hobostofie. Potrzebuję mało opału i mało miejsca. Ogień też nie będzie duży. W nocy ma być ciepło, także nie potrzebuję się dogrzewać. Gdy już znajdziemy miejsce na ognisko, upewniamy się, czy w pobliżu nie ma czegoś, co może łatwo się zapalić od płomieni czy iskier. Oczyszczamy takie miejsce dokładnie z suchych liści, gałązek, traw i tak dalej, żeby nic się nie zapaliło. Jeśli podłoże, na którym chcemy rozpalić ognisko, jest wilgotne, możemy ułożyć sobie podeścik z gałęzi. Dzięki temu drewno pozostanie suche, a i cyrkulacja powietrza będzie łatwiejsza. Dzisiaj na szczęście mam bezwieczną pogodę, ale jeśli wieje wiatr, musicie znaleźć miejsce, w którym będzie naturalna osłona. Pieniek, dołek czy coś w tym stylu. Ułatwi wam to rozpalenie ognia, a także kontrolę nad nim. Pamiętajcie, że nie ma sensu palić dużego ogniska, jeśli nie jest to potrzebne. Małe ognisko jest łatwiej kontrolować, a do tego zużyje mniej drewna. Jako rozpałkę przygotowałem sobie tradycyjnie już korę brzozową. Możecie również użyć suchej trawy, suchych liści, feather sticksów, czy tam pierzastych patyków po naszemu, kawałka bawełny, na przykład kawałek koszulki zmierzwiony wcześniej nożem, wata, waciki, no co tam macie pod ręką. Z takich leśnych rzeczy to myślę, że właśnie kora brzozowa jest najlepsza. Problem zaczyna się, gdy nie mamy suchej rozpałki, bo na przykład w lesie pada od paru dni. Warto mieć dlatego zawsze ze sobą jakąś awaryjną rozpałkę. Ja noszę ze sobą wacik kosmetyczny, nasączony woskiem i obklejony power tape'em. Wiem, że jest to wodoodporne i zawsze w awaryjnej sytuacji mi pomoże. Jeśli wiemy, że do miejsca obozowania zostało nam parę ładnych kilometrów i zajmie nam troszeczkę to czasu, możemy zawsze pozyskać rozpałkę wcześniej, na przykład zerwać korę brzozową i schować ją do kieszeni. Po paru godzinach powinna być ona sucha. Jeśli nie mamy dostępu do kory brzozowej, nie mamy wcześniej przygotowanej rozpałki sztucznej, możemy zawsze zrobić tak zwane pierzaste patyki.
Mam już przygotowaną rozpałkę, podpałkę i drewno opał, także niedługo zabieram się do szykowania kolacji. Zrobię sobie jerbkę i kiełbaski z grilla. Taki plan jest, moi drodzy, właśnie. A dzisiaj to w ogóle tak wygląda moje obozowisko. Dzisiaj śpię bez tarpa, bo nie chciało mi się iść do Tywonów odebrać tarpa, bo po ostatnim wypadzie był mokry. Ja w kamienicy to nie bardzo mam gdzie to wysuszyć, więc zostawiłem im. Było do odebrania, ale nie chciało mi się iść. No co zrobić? Ale dzisiaj ma być ładna pogoda, także będzie fajnie popatrzeć sobie w chmurki, w gwiazdy. Zabieram się do rozpalenia w chobostofie. Najpierw zrobię sobie jerbkę. Trzeba najpierw przygotować trochę brzozę. Poskrobać ją, żeby zrobiły się takie wiórki. One łatwo złapią iskrę. Jak one już złapią, to już potem wszystko łatwo idzie. Jak się rozpali, wtedy wstawię wodę i zabiorę się za przygotowywanie kiełbasek. Do kiełbasek mam taki rusztik. Nie wiem skąd, znalazłem go gdzieś w mieszkaniu. W każdym razie będzie idealny, żeby położyć go na chobostofie i zrobić sobie na nim kiełbaski na kolację. Dobra, myślę, że można już powoli wstawiać wodę na jerbkę. Myślę, że jerbkę można już zalewać pomału, bo do jerby akurat wrząca woda to niewskazana. Podobnoż powinna mieć około 70 stopni. Pirat z drzwi, powiedzmy, że ma. Dobra. Na razie odstawiamy wodę na bok. Jerbka niech się parzy. Zamieszamy. Dobra, igliczor malines, jak się robi. A teraz czas na kiełbadrony. Kiełbacha już się nadaje do jedzonka. Trochę luksusu, musztardka. Przyszedł czas na relaksik teraz. Także w ruch poszła jerbka. Dla klimatu oprócz chobo pali się jeszcze świeczka. Chobo potem zgasza, zostanie tylko świeczka. No jeszcze świeci czołówka, żebyście cokolwiek mogli widzieć.
Znacie taki instrument? Idę spać, zmęczony jestem. Dobranoc Państwu. Dzień dobry. Witam serdecznie. Nie chcę mi się pochodzić z ciepłego śpiworka. Przepraszam. Nie chcę mi się wchodzić z ciepłego śpiworka. Na zewnątrz niby nie jest jakoś tam zimno, bo jest chyba z 19 stopni. Z tego co patrzę na telefonie. No ale wiecie jak to jest, nie chcę się wyłazić po prostu. Ale pomału muszę się zbierać, bo jeszcze parę rzeczy do zrobienia w dzień. A na noc do roboty. Obóz posprzątany, ślady zatarte, śmieci zabrane, jak zresztą widać, przytroczone w niebieskim worku do plecaka i przedzieram się do głównej ścieżki. Jak ja nie lubię pojęć. Zbliżam się do drogi, także powoli już będę kończył. Zapraszam Was serdecznie na naszego Facebooka. Zajrzyjcie tam, wrzućcie tam zdjęcia ze swojej wyprawy czy filmik. Pokażcie jak się rozbijacie, czym śpicie i tak dalej. No i dobra, także do zobaczyska na następnym filmiku. Trzymajcie się, adios.